Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu, które odbywa się w chwili bardzo wyjątkowej, mianowicie w przeddzień, w Wigilię stulecia urodzin błogosławionego José Marii Esquivy de Balaguera, założyciela Opus Dei, człowieka i kapłana, który bardzo silnie, jeśli tak powiem, wpłynął na kondycję i na historię współczesnego Kościoła. Jak być właśnie wiernym Ewangelii, jak realizować ideał chrześcijański w codziennym życiu. I jedną z osób, która we współczesnym Kościele daje taką bardzo przejrzystą, precyzyjną odpowiedź na to pytanie, jedną z osób, która daje bardzo konkretną propozycję realizowania chrześcijaństwa na co dzień, jest właśnie